Cześć, witam się z Wami na kanale Bujde Beauty i zapraszam Was dzisiaj na mój cały dzień jedzenia. Będzie pysznie, zdrowo i oczywiście, jak to zwykle u mnie bywa, kolorowo. I będzie on obfitował w witaminy, które pozytywnie wpływają na naszą skórę. I przy okazji zapraszam Was od razu na film sobotni, w którym porozmawiamy sobie o diecie sprzyjającej zdrowej skórze. To co, zaczynamy? Słuchajcie, zanim jeszcze przejdziemy do śniadania, to pokażę Wam, co piję od jakiegoś czasu jeszcze przed śniadaniem, ponieważ wstaję dosyć wcześnie. Jest to klejk siemienialnianego, może być len złoty lub brązowy. Musicie tylko pamiętać o tym, żeby zmielić go bezpośrednio przed spożyciem, tak żeby miał swoje właściwości, ponieważ przechowywany taki już zmielony niestety traci te właściwości, a jest tutaj bardzo ważny kwas omega-3, który pięknie wpływa na nasze włosy, skórę i paznokcie, a jako, że jesteśmy na kanale Bujde Beauty, to jest to dla nas istotne. Dodatkowo miedź, mangan wpływają na produkcję kolagenu. Dla mnie największym plusem jest to, że świetnie ochrania nasz żołądek, no i działa pozytywnie na perystaltykę jelit, także jeżeli macie problem, nie wiem, z wypróżnianiem, no to to daje radę, co oczywiście też pozytywnie wpływa na naszą cerę, ponieważ jeżeli mamy jakieś złogi jelitowe, jeżeli mamy problem z mikrobiotą, po prostu mamy problem z jelitami, to niestety może to też skutkować jakimiś zmianami zapalnymi na naszej cerze. Także przyjrzyjmy się temu. Ja uwielbiam smak lnu, dla mnie jest on po prostu w smaku orzechowy. Dodatkowo dodaję sobie do tego napój owsiany, troszeczkę ksylitolu, ewentualnie innego słodzidła i to jest... Jak dla mnie, to jest taki deserek jeszcze przed śniadaniem. Będziemy potrzebować siemię lniane, u mnie to jest len złoty, dodatkowo napój owsiany, młynek do kawy, w którym zmielimy len i wsypujemy 2 łyżki do młynka, mielimy wszystko. Zmielony len wsypujemy do kubka, zalewamy gorącą wodą, mieszamy i zostawiamy na 30 minut. Po tym czasie dolewamy troszeczkę napoju roślinnego, ulubione słodzidło, u mnie ksylitol, mieszamy i delektujemy się smakiem. To teraz co? Śniadanko. Na śniadanko dzisiaj Wam zaserwuję szakszukę, czyli takie danie pochodzące z Tunezji albo z Jemenu, Wikipedia różnie mówi. To będzie taka troszeczkę moja wersja, ponieważ dodamy sobie tam jeszcze mozzarellę, dodamy sobie tam szpinak zamiast kolendry bodajże, tak? I nie będzie tam też papryki, nie, ponieważ paprykę chcę dzisiaj wykorzystać przy obiedzie, no i tak żeby się, wiecie, nie przyjadło. Do przygotowania szakszuki będziemy potrzebować jajek, pomidorów w puszce, mozzarelli, cebuli, czosnku, przypraw oraz oliwy. Kroimy cebulę w dowolny sposób. Obieramy czosnek. Na rozgrzaną patelnię z oliwą wkładamy cebulkę. Dodajemy czosnek przeciśnięty przez praskę. Następnie wylewamy na patelnię nasze pomidory z puszki. Mieszamy troszkę. Tak wyglądają nasze kulisy nagrań. Tatuś się zajmuje czarkiem. Dodajemy papryki wędzonej, kminu rzymskiego mielonego, czyli tak zwanego kuminu, oraz ostrej papryki w proszku. Formujemy sobie takie 3 miejsca na nasze jajko, na nasze jajeczka, tak, tak żeby po prostu szybciej się ścięły. Przypruszamy jeszcze troszeczkę solą, do tego ser mozzarella tarty i przykrywamy tak, żeby białko się ścięło, a żółtko zostało jeszcze, wiecie, takie w środku pięknie rozpływające się. Dodałam sobie też szpinaku troszkę. Popatrzcie, jak to się pięknie rozpływa. Szakszuka świetnie smakuje, zjedzona prosto z patelni. Dajcie znać, czy podobało Wam się to śniadanko.
przydałoby się teraz upichcić jakiś obiadek i zrobimy sobie obiad dzisiaj, który obfituje wręcz w witaminę A, beta-karoten, witaminę C, no i oczywiście zdrowe tłuszcze. Co zrobimy? Zrobimy sobie pieczoną dynię z papryką, z pieczarkami, ze świeżą żurawiną, z kurczakiem, do tego cebulka i oczywiście ser mozzarella na górę. Będzie pysznie, także zostańcie i koniecznie dajcie znać, czy może ten przepis przypadł Wam do gustu, bo chciałabym, żebyście w komentarzu napisały mi, który przepis najbardziej Wam się podoba. Przepis numer 1, czyli szakszuka, przepis numer 2, czyli dynia pieczona, którą zaraz zobaczycie, czy przepis numer 3, i szczerze mówiąc jeszcze nie wiem, co będziemy jeść na kolację. Ale chciałabym, żebyście mi zostawili w komentarzu taką informację, co Wam się najbardziej podobało, co sobie ugotujecie u siebie. Będziemy potrzebować oczywiście dynię piżmową, pierś z kurczaka, pieczarki, paprykę, cebulę, ser mozzarella, żurawina, przyprawy oraz oliwa. A, i jeszcze czosnek. Chyba, że wolicie nie. Przyda Wam się też ktoś bardzo silny, w moim przypadku jest to mąż, który dzielnie rozkroi moją dynię piżmową na pół. Ze środka wykrawamy oczywiście nasiona, wyciągamy je, wydrążamy także środek i oczywiście zostawiamy sobie tą wydrążoną część. Możemy sobie przesypać na przykład do miseczki. Kroimy paprykę w kostkę. Możemy sobie dołożyć do tej dyni, ponieważ równocześnie będziemy to wkładać na patelnię. Kroimy pieczarki. W moim przypadku są to pieczarki brunatne. Również przekładamy sobie do jakiejś salaterki. Obieramy czosnek. Kroimy. Kurczaka także kroimy sobie drobniutko. Możemy również użyć mięsa mielonego. No i kroimy cebulkę na samym końcu. W dowolny sposób, tak jak lubicie. Tak się prezentuje wszystko już pokrojone. Wiem, może trochę dużo tego jest do krojenia, ale uwierzcie mi, szybko poszło. Na rozgrzaną oliwę wkładamy sobie naszą cebulkę. Zeszklona cebula już jest, także teraz czosnek. I wysypujemy sobie teraz nasze warzywa pokrojone, czyli pieczarki, dynia z papryką. Mieszamy sobie całość. I teraz musi się troszeczkę podsmażyć. Dodajemy sobie więc przyprawy, papryka ostra, curry. Nie przesadzajcie z curry, żeby curry jakby nie zdominowało za bardzo smaku tej całej potrawy. Możemy sobie też dodać pieprzu cytrynowego, bardzo go lubię. I przyprawa do piwa i wina. Jest ona świetna przy dyni, ponieważ posiada w sobie cynamon. W międzyczasie wkładam moją wydrążoną dynię już do piekarnika na 220 stopni na pół godzinki. Dodałam sobie też już mięsko na patelnię. Dałam je troszkę później, żeby po prostu nie było zbyt długo smażone. Nie lubię takiego suchego mięsa przesmażonego. Wymieszałam całość i dodaję już teraz żurawinę świeżą. Uwielbiam świeżą żurawinę i polecam Wam ją bardzo. Właściwie niedawno dopiero ją odkryłam. Do kupienia oczywiście w Lidlu. Mieszamy jeszcze całość. Nasza dynia już jest gotowa. Przypominam, że było to 220 stopni pół godzinki. Dynia musi być miękka i przekładamy sobie farsz do środka. Opruszamy jeszcze serem mozzarellą i wkładamy do piekarnika jeszcze na 170 stopni na 20 minut, tak żeby ser pięknie się rozpuścił i reszta składników się połączyła ze sobą. Voilà. Mamy gotowe, wyciągamy nasze danie. Mamo, powiem Wam, że wygląda to zajebiście.
się parzy. Tak się to prezentuje. Resztę naszego farszu zostawię sobie na jutro i wymieszam na przykład z makaronem albo z ryżem, z kaszą. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy właśnie ta faszerowana dynia przypadła Wam do gustu, czyli numerek 2. A w ten czas ja się zabieram za jedzonko, ponieważ Czaruś jeszcze śpi. Chyba dobre. No i tak to się właśnie kończy zazwyczaj, w połowie jedzenia. Były dwa warunki co do tej kolacji. Miało być słodko i kolacja miała oczywiście zawierać batata, którego sobie wczoraj upiekłam i go nie zjadłam. I tak oto powstał pomysł na mus. Jeszcze nie wiem, jak to będzie smakować, ale przypuszczam, że będzie słodkie. Dam Wam znać. Do gotowania musu będziemy potrzebować połówki batata. Może być upieczony lub ugotowany. Mleczko kokosowe, pasta orzechowa, miód, banan, orzechy i owoce do dekoracji. Przekładamy sobie upieczonego lub ugotowanego batata do pojemnika. Dodajemy banana. Następnie 3 łyżki mleczka kokosowego. Łyżkę masła orzechowego. Łyżkę miodu. Nie musicie używać miodu, możecie użyć równie dobrze erytrytolu bądź innego słodzidła. Ja przyznaję szczerze, że później sobie jeszcze troszeczkę dosypałam ksylitolu, żeby było jeszcze słodsze. Blendujemy sobie całość na taką gładziutką masę. Chciałam, żeby to danie było takie lekko ciepłe, także na 2 minutki dałam sobie jeszcze do mikrofalówki. I wyciągamy sobie do naszej salaterki, tak żeby ładnie się to prezentowało. Ja lubię, jak jedzenie nie tylko smakuje, ale też wygląda. Jak wiecie, jemy troszkę oczami, także dodajmy sobie jeszcze owoców mrożonych i migdałów. Tak to się prezentuje. No i co? Czas coś zjeść. Pycha. Pycha. Naprawdę. Spróbujcie sobie. Jeżeli nie macie w domu batatów akurat na stanie, to wydaje mi się, że podobna w smaku będzie marchewka. Wiecie, że marchewka, z marchewką można wszystko zrobić. Ciasto marchewkowe, jakiś krem marchewkowy. Jak się doda do tego trochę miodu czy innego słodzidła, to naprawdę marchewka, że tak powiem, przyjmie wszystko. Ostatnio gdzieś słuchałam, że nie powinno się wieczorem jeść posiłków białkowych, ponieważ utrudniają one zasypianie. Dlatego od jakiegoś czasu jem posiłki węglowodanowe. Nie widzę różnicy, ale ponoć tak jest. Także chciałam Wam tylko przekazać taką informację. Ten posiłek sobie zjem poza kadrem, bo on jest tak pyszny, że szczerze mówiąc chcę się nim tak delektować, wiecie. A tak naprawdę będę jadła tak. Dlatego chcę wyłączyć kamerę. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój dzień jedzenia, bo mi się bardzo podobał. Cieszę się, że jeszcze mam to przed sobą. Dajcie znać koniecznie, czy chcecie więcej takich filmów. I co? Widzimy się w kolejnym filmie w sobotę na kanale. Porozmawiamy sobie o żywności, która sprzyja naszej skórze. Do zobaczenia i koniecznie zostawcie subskrypcję.